Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Stać Mnie. Witają się z Wami Michał i Marcin. W dzisiejszym odcinku pogadamy o temacie poważnym, stąd nasz poważny ton. Tak. Atmosfera robi się gęsta. Nie ma co się śmiać. Repolonizujemy polską gospodarkę, zaczynamy od banków. Na wstępie informujemy, że program Stać Mnie nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Dlatego nie cytuj nas w pracach naukowych, chyba że chcesz. Umówmy się, żeby ktoś to na początku. W ogóle oceniajcie, komentujcie, subujcie, ale repolonizacja nie polega, żeby 100% sektora jakiegokolwiek było polskiego. No bo to byłoby... Hardkorowe było. To wracamy do PRL-u i robimy Narodowy Bank Polski. Znaczy nie, jakby było wszystko prywatne, to by nie było PRL-u, ale oczywiście ogólnie tak, tą metodą, o której powiemy zaraz, to jest takie komunistyczne, troszkę. No. Uwaga, chodzi o to, żeby ponad połowa, czyli żeby po prostu większość była polska, nie całość, po prostu większość. No, większość może być dość duża rozpiętość, tak, tak przy okazji, ale zobaczymy, gdzie wyhamują. Generalnie rozchodzi się o wielką akcję, że PKO SA, czyli to, co kiedyś miało żubra takiego białego na granatowym tle, potem się, albo odwrotnie, potem się zmieniało, było Unicredi włoskie przez wiele lat, potem pozbyli się żubra, tragedia narodowa była, a potem obecnie była akcja, że nowy rząd powiedział, że chcemy z powrotem żubra mieć. No i żubr jest. Przy okazji wycięli pół Puszczy Białowieskiej, tak. Także trochę tak mi to się zawsze dyskryminują. Mi ten żubr się skojarzył tak ze Schwarzeneggerem, I'm back, nie? A. No i teraz żubr, I'm back. Powinni taką reklamę zrobić. Będzie konkurencja dla pewnego browaru. Tak. W ogóle mi się zawsze kojarzyło, że to nie jest żubr, tylko to jest byk. Nie. Bo jestem horoskopowym bykiem. Ale też może giełdowo, wiesz, no, że byk giełdowo jako ten symbol... Taka polska wersja, taki symbol, żubr giełdowy. Symbol hossy, tak? To żubr giełdowy. A żubr giełdowy, no i ten nasz żubr giełdowy z powrotem jest no, w tych polskich rękach. Tak? Znaczy, polskiej puszczy. Tak, no i tutaj, że tak powiem, nie bez znaczenia jest to, że w tych polskich, ponieważ kupiły teraz akcje tego banku dwie polskie spółki, które są tak naprawdę państwowe, tak? Czyli nasze PZU. Wspólne. Tak? PZU numer jeden, o nich się mówi. No i jeszcze... Fundusz Rozwoju, tak? Tak, Polski. Polski Fundusz Rozwoju, tak. Jest albo Polski, albo Narodowy, pamiętajmy tak, o tym. Tak, tak. I SA jeszcze na końcu, nie? Tak. Same atrakcje. Tak, same atrakcje. No i kupili chyba 32 i tam jakiś... Po przecinku tak, procent. Bo 60% ma ogólnie akcjonariat rozproszony. Tak. Możesz kupić po prostu. To są ludzie, którzy mają mniej niż 5% akcji po prostu. Tak. Tej spółki, bo... No głównie jednostkowie, ale też instytucje, ale po prostu to chodzi mali. O to chodzi o konstrukcję prawną, że w Polsce jest tak, że jeżeli ktoś ma mniej niż 5% akcji w spółce akcyjnej, nie musi się ujawniać, że ma takie. No, a dalej, no to już niestety, no to przepisy giełdowe i tak dalej. Masz duży wpływ wymagają, na spółkę, wymagają to na to, no bo powyżej 5%, no to mógłby zrobić jakiś psikus, że tak powiem, i byłby taki niestabilność na rynku. No, no taka jest prawda, tak? No. Leku karacza by było. Tak, no byłoby nieciekawie, no bo ktoś nagle wchodzi, głosuje nad jakimś tam projektem, no i nagle lecą akcje na łeb na szyję albo idą straszliwie w górę. No to tego żadna giełda i żaden regulator nie chce. Czego też nie chcieli Polacy. Polacy nie chcieli, żeby rządził zagraniczny kapitał. Ale właśnie, w ogóle, bo ja spotkałem się z tym jeszcze na swoich wykładach z bankowości. Polecam i pozdrawiam przy okazji moją panią profesor, ale właśnie, chodzi o to, że w Europie Zachodniej, tej rozwiniętej, taką finansową, prawda, z kulturą wysoką, sektor bankowy jest głównie rodzimy. 20-30% jest zagranicznego. A postsowiecka wschodnia Europa ma 70-80% zagranicznego. No bośmy wysprzedali my, Czesi, Słowacy, prawda, Słoweńcy i tak dalej. No bo mieliśmy zacofane, musimy wpuścić zagranicznych, żeby nam rozwinęli. Powiedzmy ING tak weszło, że Bank Śląski był, weszło nam City, weszło nam wszystko, prawda? No bo no BPH był też sprzedany, bank handlowy, tak. Poszedł do City Group. No bo wszystko poszło daleko. Unicredit nie tak daleko, bo z ziemi włoskiej do Polski przywędrował, chciałoby się rzec. No i włoski bank, jeden z najstarszych takich dużych banków. No, taki solidny, spokojny, też bardzo dobry prezes nam się trafił potem tego banku. Pan Luigi, tak? Ten z tygry, tak? Brat Mariana. Tak, no, być może, wiesz, a też ma wąs, także wszystko się zgadza, nie? Może go tam właśnie ktoś podejrzał. O,
Nadaje się do Polski. Nadaje się do Polski, bo ludzie go znają, tak? Taki ma ten wygląd, taki budzi zaufanie, tak? No podobno wielu polskich bankowców wypowiada się, że to jest najlepszy w ogóle prezes banku, jaki nam się kiedyś... Był długo. Jaki nam się trafił. No ponieważ no, rzeczywiście był taki sprawny, dobrze potrafił zarządzać. Znaczy wprowadził Pekao S.A. do XXI wieku. Tak. Mobilne aplikacje internetowe, tak. Bankowości, wszystko. On to wprowadzał dość sprawnie, więc to nie było naciągania. Tak, także nie zrobił nam kreci roboty, tylko wręcz przeciwnie, że tak powiem, rozwinął nam banki, zostawił go w miarę dobrym stanie, ponieważ no, na zachodzie, jak z tą spółkę matkę obejrzymy, no to ona miała takie problemy w czasie kryzysu. Tak? Dlatego właśnie nam Dlatego nam to odsprzedała. A nasz bank akurat jest w stanie dobrym i kwitnącym, że tak powiem. Więc... Jest dość stary. Mhm. Tak kwitnie dość długo. Tak, już kwitnie dość długo. Od 29 roku zeszłego stulecia. Potem 98 rok na GPW weszło, na giełdę naszą polską i po roku właśnie UniCredit go skupił. Tak. No bo 32%. No kuszący także... konsek to był. Zacofany bank w rozwijającym się kraju, takim nowym, no to można było inwestować. I był przez 18 lat włoski. Więc to było dużo, tylko krócej był ten okres, kiedy pozbyto się żubra i nagle Polacy, ty to nie jest polskie. Tak. Halina ukradli żubra. Tak, a podobno jest bardzo ciekawa, specyficzna taka psychologiczna zagrywka, że właśnie, broń Boże, nie wolno zmieniać właśnie nazwy banku czy coś w tym stylu, jeżeli ktoś go przejmuje. W Polsce podobno była taka sytuacja, że któryś z banków, w tym momencie już nie jestem w stanie powiedzieć, który, został przejęty i zmieniono nazwę. Oczywiście do wszystkich klientów wysłano pocztą, ten, jak się mówi, list polecony z informacją, że my ten bank przejmujemy, ale on nie upada, jemu się nic nie dzieje. Nagle szyldy zostały zmienione, inna nazwa banku i wszyscy normalnie na placówki tego banku zaczynają robić run na bank, ponieważ nasz ukochany bank z naszą nazwą zniknął i nie ma go. Czyli tak. Czytanie ze zrozumieniem. Znaczy, oni nie czytają po prostu tego, po prostu usuwają maile, nie patrzą do skrzynki. Tak, no. Tak. I nie wolno po prostu tego robić. I... Tak samo jak z Volvo. Chińczycy kupili i broń Boże nie ruszali nazwy, stylu, marka, nawet pracowników nie zwalniali. Marka jest, że tak powiem, rzeczą świętą i ważną, ponieważ daje duże przewagi, tak? Podobno logo TVN jest warte więcej niż wszystko w TVN-ie razem wzięte. Jako logo, tak? No bo wartość loga jest tak, dosyć... teraz powiedzmy, może nie chodzi o to, że połowa Polaków nienawidzi, druga kocha, tak. Tylko po prostu o to, że to jest synonim dziennikarstwa na poziomie. Nieważne, czy prawo, czy lewo, czy rzetelnego, ale marka, na poziomie. Tak. Po prostu to jest fajnie zmontowane, dobrze pokazane. Tak, po prostu to jest z pompą zrobione wszystko, na tej zasadzie. Nawet jak ktoś nienawidzi, to i tak wie, że coś takiego jest, tak? Tak, kojarzy. No bo kojarzy, tak? I za to jest ta cena. I właśnie ten żupr, że tak powiem, się tak właśnie z Polską kojarzy i teraz wraca nam. Także my się bardzo się cieszymy. I właśnie, teraz jest to 53% polskiego kapitału w polskiej bankowości. Uwaga, jakie są polskie banki? No, oczywiście jest Pekao S.A. teraz, jest Alior Bank, który też jest w portfelu PZU. Został założony od podstaw tak naprawdę w Polsce, też chyba z udziałem kapitału zagranicznego. Jest dość nowoczesny, jak mBank, tak się stara być taki bardzo internetowy. I został potem po prostu przejęty przez PZU, które w tym momencie jakby gromadzi banki w swoim portfelu akcji, tak? Tak, jest jeszcze Bank Ochrony Środowiska, dość mały, pocztowy też taki dość mały. No i jest właśnie Pekao Bank Polski. On już nie jest u PZU, ale on jest też na spółki Skarbu Państwa. I to są banki no, kosmicznie wielkie. Największe. Tak, one mają tyle rachunków, tyle po prostu możliwości kasy, że w ogóle jest aż teoria, że mogą zrobić fuzję BPH, Pekao S.A. i Aliora. No, oczywiście można, tak? No bo o, to by Pekalior. Było, ale to byłoby, o kurde, jak się tak teraz zastanawiam, to PKO BP 15,6% tych udziałów w rynku, PKO S.A. 9,9, więc no prawie ponad 25% to rynku nagle w jednym banku się znajduje. Byłby kombos. No hegemon, tak, rynku, tak naprawdę. Ale mi się wydaje, że nikt tego nie zrobi, ponieważ no, konkurencja, raz, że marki, dwa, konkurencja w sektorze bankowym takiego oligopolu, czyli jest kilka dużych, właśnie tak w granicach do 10%,
I to jest podobno najlepsza sytuacja, jak prześledzić historię bankowości tam w latach, no to jak jest dużo małych banków, to jest niedobrze. Jak jest jeden duży i potem jest za nim, że tak powiem, długo nic i następnie małe banki, to też nie jest dobrze. Najlepiej jest właśnie, jak są kilka takich dużych banków i one jakby są w stanie ze sobą konkurować, są w stanie na zewnątrz wychodzić i inwestować w siebie, mają w Polsce jest około 40, niecałe, banków komercyjnych, takich, nie mówię o skokach, ani o spółdzielczych, takich dużych komercyjnych. To jest taka, niektórzy mówią, że optymalna, może być trochę mniej, ważne, żeby nie było 5 tylko, ani żeby nie było 130. Tak. Bo ani to nie będzie dobre dla Polaków. Chociaż nawet jeżeli jest ta duża ilość banków, to na przykład w Niemczech jest bardzo widoczne. Tam chyba jest, w tysiącach już się liczy ten... Ale one są do landu najczęściej ograniczone, tak. Albo do miasta nawet. Tak, ale o co to chodzi? Tam te banki jakby są oddzielne, ale one się zrzeszają w grupy. Tak. Tak jak u nas mamy banki spółdzielcze, one są też jakby oddzielne. One się liczą jako oddzielny bank, tylko że są tak naprawdę zrzeszane. Są dwa banki zrzeszające. Jeden jest Krakowski Bank Spółdzielczy, a drugi jest taki ogólnopolski bank, który zrzesza banki spółdzielcze. A teraz powiem, może ktoś nie wie, że są polskie prywatne banki i one, uwaga, działają i są rentowne. Ale nie są takie wielkie przez to. Są oczywiście skoki, są banki spółdzielcze. Skoki nie są normalnymi bankami, ale KNF je pilnuje jak banku. Ale są z grupy tak zwanej Czarneckiego. Polskiego biznesmana, jednego z najbogatszych Polaków. Getin Bank i Idea. I to są dwa właśnie banki polskie. Mało ich. Tak, no. I są małe. No i pojawiają się zazwyczaj właśnie w dużych miastach, tak? Są i w mediach się reklamują. Są oddziały, się reklamują, no bo... Można z nimi tam negocjować, że tak powiem, dosyć sporo. No walczą o rynek. Tak, tak. Znaczy one się charakteryzują tym, że jeżeli klient do nich przyjdzie, no to jest w stanie dużo wynegocjować, ponieważ jakby indywidualnie się tam starają do niego dopasować. A teraz porównajmy do Europy tej bogatej i świata. U nas jest 53% polskiego kapitału. W Niemczech niemieckiego jest 89%, podobnie we Włoszech. Troszkę więcej. A to niby są takie demokratyczne. Takie otwarte gospodarki, globalizujące się. O, to jest, że tak powiem, tylko wierzchołek góry lodowej, bo Hiszpania, Francja też 90, tak? A w Stanach prawie 100. No. 96. Więc wniosek ogólny, jaki można zawrzeć z tego, co powiedzieliśmy, no, jak jest się... Nie bójmy się. Jak jest to... To pierwsze, nie bójmy się. To zawsze nie bójmy się. To jest jeden wniosek, a drugi, no zawsze duża gospodarka, duży gracz, no ma za sobą duży swój własny, że tak powiem, markę, duży swój własny sektor bankowy. Sztab ludzi ma kasę, ma klientów. I to jest nie tylko sektor, IT, no to tak. Jest nie tylko sektor bankowy, tak? Niemcy co? Są dużą gospodarką, tak? Mają duże firmy samochodowe, tak? Mają swoje, tak? I mają wtedy swoje silniki, tak, skrzynie, wszystko tak, mają tak. Swoje, bo ich stać, żeby utrzymać tak. Swoje biura. Własną linię lotniczą mają, tak, pewnie nie jedną, ale tu mówię... No swoje fabryki samolotów nie mają dużych, tak. Ale... No tak, no bo tu już jest, no... To już jest kasa konkretna i czasem warto właśnie wejść w jakiś alians z innymi krajami, żeby obniżyć koszty. A propos alians, tak, niemieckiego? A propos alians, tak. jak ktoś zrozumiał żart, no to jego zysk. Taki bank polski duży, jeden, drugi, trzeci mogą sobie dać radę, ale jest ryzyko, bo ludzie boją się, że będzie właśnie, ludzie to monopol nazywają, monopol to był jeden bank. Jakby tylko NBP. A to jest oligopol, jak Marcin powiedział, czyli kilka banków, ale każdy ma dość dużo do powiedzenia. Mogą się zgadać, zrobić kartel, dogadać się, że chłopaki, słuchajcie, tak przy piwku, prezesi banków, tych pięciu, że od dzisiaj podnosimy, że przelew będzie za 100. Ale ich nie stać. A co tam? Jest nas 10, możemy sobie rządzić. I żeby tego uniknąć, żeby taki Getin mógł właśnie walczyć kasą, walczyć rachunkami. A i właśnie, nam sprzedano Pekao S.A., bo miał bardzo dużo niewypłacalnych kredytów i się Unicredit, tak już chybocąc na swoich fundamentach, już chciał pozbyć tej kuli u nogi. Także on jest potężnym bankiem, ma dużo rachunków, dużo klientów, specjalistów, ale ma też dużo problemów, więc musi nam, no, rząd w tym przypadku, pomóc je zreformować i żeby to trochę się ogarnęło. Chociaż to raczej będzie ewolucja niż rewolucja. Tak, do więzienia wsadza po prostu wszystkich dłużników, tak? Rewolucja! Aż tak drastycznego scenariusza nie przewiduję. Nie, ale jakoś muszą wymyślić restrukturyzację, żeby to koszty obniżyć. Restrukturyzacja przy każdym zakupie, przy każdym przejęciu zawsze następuje. Czy to większa, czy to mniejsza. Restrukturyzacja zawsze w cenie, tak? Znaczy, to się można zawsze spodziewać, tak? Bo nowy właściciel zawsze wprowadza jakieś swoje...
no ma taki styl zarządzania, tak? Ma jakąś wizję na ten bank, tak? Więc zapewne jakieś tam restrukturyzacje, czy to drobne, czy to większe, na pewno będą, tak? Już sam żubr, ten już nasz, o którym tutaj już mówimy chyba ze 100 razy, no to jest właśnie tym takim smaczkiem, który, że tak powiem, nowy właściciel sobie zażyczył, że ma być żubr, że żubr wraca do łask. Wyrzucamy, no przepraszam, no, jeżeli się kupiło ten bank od Unicreditu, tak, no to logo Unicreditu, no nie powinno tam być, no też, bo nam psuje. Ale też logo Unicreditu jest patentem Unicreditu. Oczywiście, i robimy jeszcze darmową reklamę, że dalej jest to Unicreditowe, tak, no. Tak jest, no. Po prostu zmiana będzie na pewno jakaś. Jaka? Nie wiadomo jeszcze, bo sprawa jest świeża. Dobrze, to dziękujemy za uwagę. Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. Program Stać Mnie, dziękujemy za uwagę. Także oceniajcie nas, polecajcie, piszcie co uważacie. Czy boicie się tego, że repolonizacja zabije konkurencyjność? Że nie będzie więcej banku, będzie tylko jeden państwowy? Czy to spowoduje podwyżki cen? Bo w ogóle... rentowność banków spada, oni coraz mniej zarabiają, więc to wcale nie jest tak, że one nas coraz bardziej doją i się bogacą, oni mają coraz gorzej, ale i tak głodem nie przymierają. Tak, i spróbujcie znaleźć w internecie zagadkę, kiedy żubr zmienia się w pingwina. Pa, pa. Cześć.